O historii i kulturze Polski opowiadają w nowoczesny i kreatywny sposób. Uczestnicy konkursu Patria Nostra po raz kolejny udowodnili, że przywiązanie do ojczyzny nie ma granic. To dramatyczna historia zajęcia Gdańska przez Armię Czerwoną widziana oczami młodej Polonii. Najciężej było to jakościową pracę z mojego względu zrobić, gdyż bardzo kontroluję to, jaki jest rezultat mojej pracy. Filmowa opowieść o bohaterstwie polskiego żołnierza i genialnym dowództwie Stanisława Kopańskiego. Chcieliśmy opisać jego rolę jako dowódca Brygady Strzelców Karpackich, jak oni bronili twierdzę Tobruk w Libii przed nazistami. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Laureaci podjęli się tematów historycznych, ale nie tylko. Jesteśmy mocno związani z postacią Kintrowskiego, który tak naprawdę był ciągle w naszym najmniejszym dzieciństwie, ponieważ 18 godzin tak naprawdę drogi jazdy samochodem do Polski na święta na przykład spędzaliśmy słuchając Kintrowskiego. Konkurs to przede wszystkim integracja młodych Polaków z całego świata. Najlepsze 8 drużyn miało szansę przyjechać i zwiedzić swoją ojczyznę. Spotykałem się z rówieśnikami z innych krajów, wymieniają się doświadczeniem, nawiązują relacje, przyjaźnie. A także spotykają się z ważnymi osobami w państwie, w tym z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Do tematu wrócimy w rozmowie Polonii 24. Naszymi gośćmi będą laureaci pierwszego i drugiego miejsca konkursu historycznego Patria Nostra.